Dzień Boże, nazywam się Aleksander Karwacki, pochodzę z Mińska Litewskiego i prowadzę vlog Ostra Brama. Dzisiaj rozmawiamy o dzierżyńszczyźnie. Co to jest dzierżyńszczyzna? Albo marchlewszczyzna, również pokrewne pojęcie. Są to powiaty, które zostały wydzielone już w przedwojennym Związku Radzieckim po to, by w nich rozwijać sowiecką polskość. Dlaczego Związkowi Radzieckiemu była potrzebna tak zwana, w cudzysłowie, sowiecka polskość? Bo uważano w pewnym momencie, że udałoby się Polaków sowietyzować, w takiej postaci zdobyć dla sprawy komunistycznej. Do czego doprowadziło stworzenie tych autonomicznych jednostek? Jak możemy stwierdzić dzisiaj, nie udało się Polaków sowietyzować. Odwrotnie, wzmocnili oni własną tożsamość, biorąc udział w tym eksperymencie, bo razem z tworzeniem jednostek autonomicznych tworzono również jednostki gospodarcze, na przykład tak zwane kołchozy. Bardzo często na czele tych kołchozów stawali najbardziej zamożni gospodarzy dzierżyńszczyzny, z tym by uciec jakby do przodu od represji sowieckich. Stając się na czele kołchozu, ale nie wprowadzając tych różnych restrykcji wewnętrznie, udawało się do czasu unikać represji. Dzierżyńszczyzna została utworzona w 1932 roku. Centrum powiatu to miasteczko Kojdanów, przemianowane przy okazji tworzenia powiatu polskiego na Dzierżyńsk. Pod taką nazwą funkcjonuje do dziś, oprócz stacji kolejowej Kojdanów, która, bo wiadomo, kolej ma swoje tradycje i niechętnie pozwala na zmianę nazw. Więc stacja jest Kojdanów, natomiast miasteczko już się nazywa Dzierżyńsk. W powiecie dzierżyńskim zostały utworzone tak zwane polsowiety, jak to się nazywało, znaczy gminy polskie, sowieckie gminy polskie, na przykład w Niehorelem, sąsiednim z Kojdanowym, czy w innych również wsiach wokół. W tych polsowietach miało obowiązywać język polski, także kultura polska miała być rozwijana, teatr, również szkoły niższe, zawodowe miały być prowadzone po polsku. Co jednoczyło te polsowiety? Bo polsowiety były nie tylko w obrębie takiej dzierżyńszczyzny, były również w wyizolowanych ośrodkach dotyczących literalnie jednej wsi lub miasteczka. W dzierżyńszczyźnie próbowano stworzyć taki wzorowy rejon, powiat polski, który był zresztą pograniczny i miał oddziaływać na sąsiednie powiaty w Polsce. Miał być taką wizytówką polskości w Związku Radzieckim. Religia katolicka oczywiście była już zakazana i próbowano z Polaków zrobić ateistów, ale stale od tych polsowietów szły w górę listy z prośbami o jednak umożliwienie sprawowania kultu katolickiego w tych powiatach. No, brzmiało to dla bolszewików okropnie, bo chcieliśmy osiągnąć efekt odwrotny. Polsowiety i dzierżyńszczyzna to był krótki okres eksperymentu sowieckiego. Jak tylko bolszewicy domyślili się, że prowadzą Polaków do jeszcze bardziej wzmocnionej tożsamości narodowej i nic nie osiągają w kwestii religijnej, zamknęli, zlikwidowali dzierżyńszczyznę i polsowiety, a męską część społeczeństw tych lokalnych polskich poddano ostrym, okropnym represjom. Znaczna część została rozstrzelana i leży dzisiaj w Kuropatach pod Mińskiem. Znaczna część została wysłana na Syberię. Po wojnie były świadectwa od miejscowych mieszkańców, że praktycznie nie istniała męska część społeczeństwa w tych byłych polsowietach. Same kobiety pozostały. Paradoksalnie przy stworzeniu polsowietów kryterium wyznaczenia narodowości była religia. Bo dziwnie to brzmi, centralne władze sowieckie okazały się w konflikcie z władzami Białoruskiej Sowieckiej Socjalistycznej Republiki, która
które to władze sygnalizowały do Moskwy, że tworzenie Polsowietów mija się z polityką narodowościową przyjętą w Związku Radzieckim. Mija się z tym, w tym sensie, że nie wszystkich katolików należało uważać za Polaków, tylko że byli wśród nich katolicy Białorusini zaliczone do Polaków. Więc widzimy, że jednak Polak, katolik to termin, który nadal był obowiązujący, nawet w Związku Radzieckim. Nazwa Polsowietu pochodzi od imienia znanego skądinąd rewolucjonisty pochodzenia polskiego Feliksa Dzierżyńskiego, założyciela Czeki. Dzierżyński urodził się niedaleko Kojdanowa, ale jego majątek jego rodziców leżał już w granicach niepodległej Polski, więc nigdy nie mógł tam trafić. No, ale władze radzieckie postanowiły, że najbliższa, po prostu większa miejscowość miałaby się nazywać Dzierżyńsk. Najbliższa miejscowość do miejsca urodzenia Feliksa Dzierżyńskiego. Według badacza dzierżyńszczyzny, profesora Zdzisława Winnickiego z Wrocławia, w wyniku represji na terenie dzierżyńszczyzny zostało zrepresjonowanych 40 tysięcy osób. Nie wiemy, ile z nich zostało rozstrzelanych, ile wysłano po prostu na Syberię. Tym niemniej skala represji była ogromna, była okropna. W zasadzie zlikwidowano całą męską część tych Polsowietów. Represje wobec Polsowietów były częścią tak zwanej polskiej operacji NKWD, która pochłonęła ponad 100 tysięcy osób narodowości polskiej. Widzimy, polski eksperyment komunistyczny się nie udał, ale niestety ofiarami stali się normalni Polacy, katolicy mieszkający na tych terenach. I tu jeszcze raz powstaje pytanie, co należałoby zrobić przy zawarciu pokoju z Rosją bolszewicką? Czy rzeczywiście trzeba byłoby, żeby ta granica przebiegła w taki, a nie inny sposób? Czy nie mogła Polska jednak w tamtym czasie wziąć na swoje barki większą część Polaków, pozostawionych po prostu drapieżnikom na rozszarpanie? Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże!